Chciałbym, żeby było trochę inaczej. Możemy powstać jeszcze i jeszcze raz zaśpiewamy a cappella, bez muzyki po prostu te słowa: wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, bo Pan jest wśród nas. Amen. Ostatnio widziałem takie świadectwo 6-letniej dziewczynki. To było, no nie w Polsce, szkoda, że nie w Polsce, ale ona miała 5-6 lat. Wyszła na scenę, żeby złożyć świadectwo. Świadectwo obecności Bożej chwały podczas uwielbienia. 6-letnia dziewczynka, prowadząca ją zapytała, jak masz na imię i co widziałaś. I ona mówiła, widziałam aniołów. Widziałam aniołów podczas uwielbienia. Szczególnie kiedy grały, kiedy bębny. Kiedy na gitarze, tak? A, kiedy udawała, że gra na perkusji. Tak to było. I aniołowie mówili, dalej rób to. To mi się podoba. To przynosi błogosławieństwo. I ta prowadząca mówi, czy dalej widzisz tych aniołów? Ona mówi, tak, są wokół nas. Przychodzimy na nabożeństwo nie po to, aby nam było dobrze, bo tu nie chodzi o nas, ale chodzi o Bożą chwałę. I kiedy przychodzi Boża chwała, kiedy przychodzi Boża obecność, wtedy się niebo otwiera i aniołowie zstępują i są wśród nas. I w sposób duchowy, bo są dwie rzeczywistości. Jest rzeczywistość fizyczna i duchowa. Ta fizyczna to my widzimy naszymi oczyma. Widzimy siebie nawzajem, widzimy przedmioty, widzimy przyrodę, widzimy całą naturę, widzimy to, co wszystko Bóg stworzył w sferze tej fizycznej. Ale jest sfera duchowa. Sfera duchowa, która jest ponadczasowa i bardziej realna niż ta fizyczna. Amen? Bo fizyczna, to co teraz widzimy, to wszystko przemija z czasem. Wszystko przeminie, a sfera duchowa zostaje na wieki. Amen. Wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, Panie nasz. I wszyscy zaśpiewajmy jeszcze raz. Wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, Panie nasz. Jeszcze raz zaśpiewajmy i śpiewajmy cały czas. Panie, wywyższamy Cię za to, co się wykonało na krzyżu. Wywyższamy Cię za Twoją miłość. Wywyższamy Cię za to, że jesteś obecny wśród nas. Panie nasz, wywyższamy Cię. Wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, Panie nasz. Jeszcze raz, wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, Panie nasz. I oddajmy Bogu chwałę. Halleluja.
Halleluja, tak Panie. Tak Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty obecny, jesteś obecny tutaj na tym miejscu. Tobie chwała, cześć i uwielbienie. Tobie chwała, cześć i uwielbienie. Usiądźmy, siostry i bracia, usiądźmy. Dziękuję, Jezus jest wywyższony. Amen. Amen. Niby jestem przygotowany, a niby nie jestem. Ale Duch Święty jest zawsze przygotowany. Amen. Słowo Boże mówi, nawet nie troszcie się o to, co będziecie mówić, ani co będziecie czynić, bo Duch Święty wam wszystko przypomni. Amen. I ja wiecie, że ja po prostu jestem taki właśnie spontaniczny, ale mam tam parę notatek. Ostatnio jak odszedłem od tego pulpitu, no to po prostu nie przeczytałem, co tam miałem napisane. I później myślę, jak to nadrobić, ale już tego się nie nadrobi. To, co jedną rzecz chciałem powiedzieć. Wiecie, że ja lubię po prostu samoloty. Kiedyś to była moja taka pasja. Skończyłem cały kurs pilota na licencję turystyczną, to co się nazywa PPL, czyli tak zwana turystyczna licencja na samoloty jednosilnikowe. Żeby samolot mógł wystartować z pasa startowego, musi najpierw na tym pasie się ustawić. Na każdym pasie startowym jest tak zwane certain line, czyli centralna linia. I samolot musi się równo ustawić na tej linii. To jeszcze nie jest kazanie, ale to jest wprowadzenie. Ustawia się samolot na tej linii i żeby wystartować, musi dać pełną moc. Silniki na maksa. Pełną moc. W samochodzie jest trochę inaczej, bo w samochodzie, żeby ruszyć, no to musimy tak stopniowo ten samochód rozpędzać i zmieniać biegi, jak ktoś ma ręczną skrzynię biegów, czyli jedynka, dwójka, trójka. W samolocie jest inaczej, że ustawiamy się, samolot trzymamy na hamulcu, nogami, bo tam są takie dwa pedała, to się nazywa, to jest to, co na stateczniku pionowym jest, to jest tak zwany rudder po angielsku i się naciska dwa takie pedała i wtedy jest hamulec na przednie koło w samolocie. I dajemy pełną moc silników i samolot po prostu się wyrywa, nie startuje i się wyrywa. I kiedy pilot, czasami ktoś, jak ktoś leciał samolotem, odczuwa takie po prostu wciśnięcie w siedzenie, to wtedy właśnie są zwalniane hamulce i jest pełna moc do startu. Ale żeby samolot, pomimo tego, że ma pełną moc do startu, jeszcze wystartował, musi mieć paliwo. Bo silniki nie zostaną uruchomione, jeżeli nie ma paliwa. I podobnie w naszym życiu duchowym jest. Żeby wystartować, czyli wznieść się z tej sfery fizycznej i wejść na sferę ducha, musi zatankować Bożą obecność. Amen. Czyli wejść w obecność Ducha Świętego. To Duch Święty jest paliwem. To Jego obecność jest paliwem. Zauważmy, co by się stało, gdyby nie został zasłany Duch Święty. Byli zebrani uczniowie w górnej izbie i czekali. Byli przestraszeni. Byli w strachu. Ale też Słowo Boże mówi, że trwali jednomyślnie na modlitwie. Trwali jednomyślnie na modlitwie. I kiedy przyszedł Duch Święty, czyli zostało wylane to paliwo, drzwi się otworzyły i uczniowie poszli na cały świat głosić Ewangelię. Amen. A dzisiaj chcę powiedzieć, mamy temat już wyświetlony, czas próby. Żyjemy trudnych, można powiedzieć, ciężkich czasach. Ktoś by powiedział, a kiedyś też były ciężkie czasy. To prawda. Zawsze każde pokolenie mówiło, ale mamy ciężko. Ale jest trudno. Już gorzej chyba być nie może.
Ale kiedy czytamy Słowo Boże, Jezus powiedział to do swoich uczniów. Jezus powiedział: nie trwóżcie się i nie lękajcie. Nie zostawię was sierotami. Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Amen. I dzisiaj widzimy, co się dzieje na świecie, kiedy znowu w różnych częściach świata wybuchają wojny, kiedy państwo zagraża drugiemu państwu, kiedy nawet globalnie jedno państwo straszy drugim zagładą nuklearną. Ostatnio właśnie czytałem, widziałem wywiad z dziennikarką amerykańską, która przeprowadziła wywiady z doradcami prezydentów Bidena, Trumpa i Obamy, z doradcami do spraw bezpieczeństwa narodowego i nuklearnego. Co by się stało, gdyby po prostu doszło do takiej katastrofy? Gdyby któreś z państw wystrzeliło rakiety atomowe? Wiecie, że prezydent Stanów Zjednoczonych, to jest Stany Zjednoczone, największa potęga nuklearna, później po Stanach Zjednoczonych jest właśnie Rosja. Prezydent Stanów Zjednoczonych ma tylko 6 minut na podjęcie decyzji, czy mają odpowiedzieć również odwetem rakietowym. A jeżeli by doszło do wymiany rakiet, Stany Zjednoczone, z tego co pamiętam, mają ponad 1700 głowic nuklearnych. Rosja ma 1674. I są satelity, które śledzą co do sekundy, są umieszczone nad państwami, które posiadają broń atomową, które śledzą, czy nie została wystrzelona rakieta, po to, żeby zaraz przekazać informację do dowództwa, a później idzie sprawa do prezydenta. I chciałbym to przeczytać, co Jezus mówi. To mamy w Ewangelii Mateusza pod koniec. Zaraz wam to przeczytam. Jak znajdę. Gdy Jezus w 24 rozdziale Mateusza, gdy Jezus wyszedł ze świątyni i szedł drogą, zbliżyli się do Niego uczniowie, by Mu zwrócić uwagę na świątynną zabudowę. Wtedy im powiedział: widzicie to wszystko? Zapewniam was, nie zostanie tu kamień na kamieniu, którego by nie zwalono. A gdy siedział na Górze Oliwnej, uczniowie podeszli do Niego i na osobności zapytali: powiedz nam, kiedy to się stanie oraz jaki będzie znak Twojego przyjścia i kresu tego wieku. Jezus odpowiedział: uważajcie, by was ktoś nie wprowadził w błąd, gdyż wielu przyjdzie w moim imieniu. Chrystus to ja, powiedzą, i wielu zwiodą. Będziecie słyszeć o wojnach, dotrą do was wieści i z pól bitwy, ale uważajcie, nie dajcie się przestraszyć. To mówi Słowo Boże. Te rzeczy muszą się wydarzyć, lecz to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu. W różnych miejscach nastanie głód i wystąpią trzęsienia ziemi, ale to wszystko będzie dopiero początkiem bólów porodowych. Wtedy zaczną was dręczyć, będą was zabijać, wszystkie narody was znienawidzą ze względu na moje imię. Wówczas wielu się zrazi, będą na siebie nawzajem donosić i nawzajem się nienawidzić. Pojawi się też wielu fałszywych proroków i wielu zwiodą z powodu szerzącego się bezprawia, miłość wielu oziębnie. Lecz ten,
Kto wytrwa do końca, zostanie ocalony. Dobra nowina o Królestwie zostanie rozgłoszona po całym zamieszkałym świecie na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. To nie jest jeszcze koniec tego tekstu, ale ja teraz się na tym zatrzymam. Zauważmy, co mówi Słowo Boże. Bo dla nas, ludzi wierzących, dla nas chrześcijan, noszących imię Jezus, wyryte w naszych sercach, Słowo Boże to jedyna ostoja, jedyne źródło prawdy i nie ma innego. Wiecie, ostatnio zostałem zaszokowany, bo i nawet katolicy, i nawet sam Watykan został zaszokowany, bo była ostatnio pielgrzymka papieża Franciszka do kraju muzułmańskiego, tak ogólnie powiem, nie pamiętam jaki to był kraj, ale papież przemawiał w meczecie. W meczecie u muzułmanów i całował po rękach głównego przywódcę. I wiecie, w przemówieniu papież, który jest nazywany głową Kościoła katolickiego, nie powiedział ani jednego zdania, w którym wymienił imię Jezus. I nawet na stronach watykańskich zostało to ocenzurowane i próbują to prostować. Po prostu papież w swoim przemówieniu ani razu nie wypowiedział słowa imienia Jezus. I co więcej, powiedział, że wszystkie religie prowadzą do tego samego jednego Boga. Widzimy na naszych oczach, co się dzieje, że po prostu to, co właśnie zapowiada Słowo, dzieje się po prostu wielkie zwiedzenie. I jesteśmy zgubieni, jeżeli nie będziemy się trzymać Bożego Słowa. Bo jest to herezja i nieprawda, że wszystkie religie prowadzą do tego samego Boga. Jedyny i prawdziwy Bóg to jest Bóg zapisany w Księdze Pisma Świętego. I nie ma innego. I nie ma innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni, jak tylko imię Jezus. Amen. I dlatego nazwałem to dzisiejsze przesłanie czas próby. Bo żyjemy w czasach próby. Żyjemy naprawdę w czasach próby, gdzie nasza wiara, zaufanie i fundamenty po prostu będą potrząsane. I jeżeli... wszystkie samoloty, które widzimy na niebie bardzo wysoko, mają ustawioną na wysokościomierzu takie same ciśnienie, 1013 hektopaskali. Wszystkie samoloty, które lecą na tak zwanej przelotowej wysokości, mają ustawioną takie same ciśnienie na wysokościomierzu, żeby był jeden poziom po prostu. A separacja, czyli odległość pomiędzy mijającymi się samolotami, góra-dół, to jest tylko 300 metrów dopuszczalna. Więc zauważmy, a samolot leci z prędkością prawie 900 km na godzinę i jak się mija, to nawet nie jest ułamek sekundy. I dlatego to odpowiedzialność jest na kontrolerach. Ale co chciałem powiedzieć? I kiedy samolot dolatuje do lotniska docelowego, kontrolerzy podają pilotom aktualne ciśnienie, które panuje w danym miejscu. Tak jak na przykład by lądował we Wrocławiu dzisiaj, to ciśnienie pewnie dzisiaj jest niskie, to może być
około 1000 hektopaskali, 990 może. I wtedy taki samolot musi koniecznie zmienić na swoim wysokościomierzu ciśnienie na aktualne panujące na danym lotnisku, bo gdy tego nie zrobi, rozbije się o ziemię. Bo będzie różnica wysokości. I ważne jest to w życiu też duchowym, żebyśmy po prostu byli w cały czas w ciśnieniu, w atmosferze Bożej prawdy. Jeżeli nie jesteśmy skalibrowani do Pisma Świętego, do Słowa Bożego, a naszą prawdą jest na przykład program jakiś telewizyjny albo jakiś guru na świecie, przywódca religijny, to prędzej czy później się rozbijemy, bo to nie będzie prawda. Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Amen? Siostry i bracia, cieszę się, że tu jesteście. Tak się zrobiło poważnie, ale ja po prostu powiem wam, że kiedy wyczytałem w tym tygodniu i to nawet właśnie jest taki kanał na YouTube, Trudno być katolikiem, i tam właśnie prowadzący ten kanał powiedział, że sam był zdumiony, jak papież może coś takiego powiedzieć, bo wiecie, że w kościele katolickim jest dogmat, że poza kościołem katolickim nie ma zbawienia. To jest tylko w kościele katolickim możesz być zbawiony. Jest taki dogmat. A dogmat to jest prawda objawiona przez papieża, nadana do całego kościoła powszechnego, do tego, że wszyscy muszą w to po prostu wierzyć. Jeżeli ktoś podważa dogmaty, to z automatu się wyautowuje z kościoła katolickiego. Dogmat to jest to taki fundament. Więc fundamentem w kościele katolickim jest, że poza kościołem katolickim nie ma zbawienia. I znowu jest fałsz i nieprawda, bo to nie Kościół daje zbawienie, tylko Jezus jest zbawieniem. Amen? I wiecie, że organizacja Świadków Jehowych ma to samo, zapisane w swoich doktrynach, że tylko ci, co należą do organizacji Świadków Jehowych, osiągną Królestwo Niebieskie. Taki sam jest zapis. A my wiemy o tym, że fundamentem naszym jest Słowo Boże. I jeżeli ktoś zawoła do Jezusa, który jest drogą, prawdą i życiem, ten będzie zbawiony. W Słowie Bożym czytamy, jeżeli swoimi ustami wyznasz i w sercu uwierzysz, że Jezus jest Panem, będziesz zbawiony. Nie ma innej drogi. To są fundamenty, myślę, że dobrze o tym wiemy. To są fundamenty, i są podstawy tego, w co wierzymy. Bo często czasami się skupiamy na tym, co jest dodatkowe, ponad to, a pomijamy te fundamenty. I dlatego ważne jest, chciałem to po prostu przypomnieć, że tylko Jezus jest drogą, prawdą i życiem. I tylko ci, co pójdą za Nim i się Go nie wyprą, osiągną zbawienie. Kiedy ja odszedłem z kościoła katolickiego, a wiecie, że byłem księdzem, to był lipiec, druga połowa lipca, i wtedy rozmawiałem z pastorem, ja po prostu się spakowałem i przyjechałem tutaj do Świdnicy, a pastor mówi, słuchaj, no musisz to załatwić jakoś oficjalnie, pojechać do biskupa i powiedzieć, co było powodem odejścia i tyle, nie? Więc tak zrobiłem, pojechałem do Legnicy na rozmowę z byłym moim przełożonym biskupem. Rozmowa, pamiętam do dzisiaj, trwała 45 minut. I pamiętam, biskup pytał mnie o różne rzeczy. Pytał mnie o sprawę celibatu, pytał mnie o to,
kim dla mnie jest teraz papież, czy ja zaprzeczam temu, co mówi papież, że przecież papież jest głową Kościoła. I mówię, proszę księdza biskupa, dla mnie podstawą właśnie jest Pismo Święte, głową Kościoła jest Jezus Chrystus. I jedynym pośrednikiem pomiędzy nami a Bogiem jest Jezus Chrystus. I wtedy usłyszałem słowa, że to się nie spotkamy, w takim wypadku to się nie spotkamy w niebie. Ja mówię, proszę księdza biskupa, ale dlaczego się nie spotkamy w niebie? Nie mogę, dlaczego to jest... On mówi, no bo kiedyś ksiądz publicznie, ślubując Bogu i Kościołowi, mówił, że będzie służył Jemu do końca życia, a teraz się ksiądz publicznie od tego odwraca i kiedyś Jezus na sądzie też się od księdza odwróci. A ja mówię, no ja tak no, nie uważam przecież, nie, że przecież jeżeli ktoś idzie za Jezusem i się Go nie wypiera, Jezus mówi, nigdy Cię nie opuszczę. I minęło już tyle lat i wiem o tym, że skałą i zbawieniem i opoką jest Jezus Chrystus. Amen? Amen. Dobra. I to był początek. Aleluja. I teraz przeczytamy fragment z Ewangelii Łukasza. 4 rozdział od pierwszego do 13 wiersza. Ja będę czytał z przykładu Fire Bible, czyli Biblia dla charyzmatyków. Tutaj pewnie będziemy mieli wyświetloną jakąś inną wersję, ale to jest ta sama wersja Pisma Świętego, źródła Bożego, źródła Bożej prawdy. Amen? Amen. Czytamy. Następnie Jezus, pełen Ducha Świętego, wrócił znad Jordanu i wiedziony przez Ducha chodził po pustyni, gdzie przez 40 dni diabeł poddawał go próbie. W tych dniach nic nie jadł, a gdy dobiegły końca, odczuł głód. Wtedy diabeł podsunął mu pomysł. Skoro jesteś synem Boga, powiedz temu kamieniowi, aby zamienił się w chleb. Jezus odpowiedział, napisano, człowiekowi do życia potrzebny jest nie tylko chleb. Potem diabeł wyprowadził go na górę, gdzie w ułamku sekundy pokazał mu wszystkie królestwa zamieszkałego świata. Zaproponował, tobie dam całą władzę i chwałę tych królestw, ponieważ mnie została przekazana i daję ją komu zechce. Jeśli więc ty się przede mną pokłonisz, wszystko będzie twoje. Jezus odpowiedział, napisano, Panu, Twojemu Bogu, będziesz oddawał pokłon i tylko Jemu będziesz służył. W końcu diabeł zaprowadził go do Jerozolimy, postawił na szczycie świątyni i powiedział do niego, skoro jesteś synem Boga, skocz stąd w dół, przecież napisano, on swoim aniołom poleci cię strzec. Oraz będą cię nosić na rękach, byś czasem swojej stopy nie uraził o kamień. Jezus odparł. Powiedziano, nie będziesz wystawiał na próbę Pana Twojego Boga. Gdy czas próby dobiegł końca, diabeł odstąpił od niego w oczekiwaniu na kolejną sposobność. Mam nadzieję, że to, co powiedziałem do tej pory, trochę się nam łączy z tym, co przeczytaliśmy. Będziemy próbować połączyć teraz te kropki. Jezus był kuszony 40 dni i 40 nocy. Ja nigdy nie byłem w tamtych terenach Jerozolimy, Jerycha i tak dalej, ale jest wujek Google i można to wpisać, jak wygląda właśnie Jerycho, jak wygląda właśnie, pastor był, to widział pewnie. Jest to miejsce naprawdę pustynne, skaliste, gdzie po prostu jest urwisko nawet. I widziałem takie nagranie, jest takie nagranie krótkie, kilkunastosekundowe, że w tym miejscu panuje cisza.
I rzeczywiście ktoś tak telefonem nagrał to miejsce. Było, stało kilka osób i rzeczywiście była totalna cisza. I wyobraźmy sobie, Jezus w tym miejscu był kuszony. Ale zanim to się dokonało, Jezus przyjął chrzest nad rzeką, w rzece Jordan. I pamiętamy tę scenę, kiedy Jezus wszedł do rzeki i po chrzcie otworzyły się niebiosa i rozległ się głos. To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. A w innym miejscu jest napisane: Ty jesteś moim Synem, źródłem mojej radości. I Jezus po tym wielkim wydarzeniu, jest na, Słowo Boże mówi, że w mocy Ducha został wyprowadzony na miejsce pustynne. Na pustynne, gdzie był kuszony. Jezus nie był sam. On w mocy Ducha poszedł. Ale jeszcze wcześniej, kiedy się cofniemy kilka stronic Pisma Świętego, to wiemy o tym, że była taka sytuacja, kiedy jest napisane, że Józef z Marią co roku chodzili na święto Paschy. I kiedy wracali i uszli, tam jest napisane, że uszli cały jeden dzień drogi. Nie wiem, ja kiedyś chodziłem na pielgrzymki, to w ciągu takiego jednego dnia czasami robiliśmy ponad 40 kilometrów. No przypuśćmy, że jeden dzień drogi, no to niech będzie może nawet 50 kilometrów takiej drogi. Oni uszli cały jeden dzień drogi i zorientowali się, że nie ma z nimi Jezusa. Nie ma, bo myśleli, że On po prostu idzie z innymi pątnikami i gdzieś jest w tłumie. I z powrotem się cofnęli, znowu jeden dzień w drogi do Jerozolimy i zaczęli Go szukać. Józef z Marią zaczęli szukać Jezusa. I gdzie Go znaleźli? W świątyni. Kiedy siedział wśród nauczycieli, jest napisane, Słowo Boże mówi, że słuchał, zadawał pytania i wszyscy się dziwili, skąd u Niego ta mądrość. Skąd u Niego ta mądrość? I Maria do Niego: Synu, tyle czasu, żeśmy Cię szukali, gdzieś Ty był. A co Jezus odpowiedział? Czy nie wiedzieliście, że muszę być w tym, co należy do mego Ojca? Jezus już wtedy, jako dwunastoletni chłopiec, bo wtedy tyle miał lat, wiedział, jaka jest Jego tożsamość. Kim jest? Że Jego Ojcem jest Ojciec w niebie. Wiedział. I te trzy kuszenia, które za chwilę jeszcze przeczytamy, dotykają Jego tożsamości, a przede wszystkim chcą podważyć zaufanie i zrobić wszystko. Diabeł robił wszystko, co tylko było możliwe, żeby Jezusa odsunąć od misji, którą miał do wykonania. Taki był cel kuszenia. I chciałbym dzisiaj tak krótko powiedzieć, że zauważmy, ile w takim tekście jest symboliki i porównań i tego, że możemy wiele z tych rzeczy, które zostały napisane, odnaleźć w Starym Testamencie. 40 dni Jezus był kuszony przez diabła na pustyni. Zauważmy, że na tej samej pustyni przez 40 lat Izrael krążył i błądził. I chodził
40 dni i nocy Mojżesz na górze, zanim otrzymał Boże polecenia, pościł i też był w Bożej obecności. I też do ziemi obiecanej, zauważmy, do ziemi obiecanej lud izraelski przechodził przez Jordan. Jezus, wykonując swoją misję, przechodzi przez Jordan, gdzie otrzymuje chrzest. Naród izraelski niestety nie zdołał wypełnić, czy jak to można powiedzieć, nie zdołał, po prostu naród izraelski nie wypełnił tego, co mu Pan Bóg polecił. Zauważmy, że przez 40 lat Izrael szemrał przeciwko Bogu. Ciągle narzekał. I nie weszli do ziemi obiecanej. Jezus, jako doskonały Bóg i człowiek, wiedział, jaka jest Jego misja, jakie jest Jego zadanie, jaka jest Jego tożsamość, kim jest, po co Bóg Go wybrał i jakie jest Jego zadanie. I do końca, to co dzisiaj w czasie wieczerzy mówiliśmy, do końca, kiedy wisiał na krzyżu, wypełnił swoją misję. I dlatego Jezus powiedział, wykonało się. To był ten okrzyk triumfu. Kiedy Jezus wisiał na krzyżu, czytaliśmy dzisiaj, że po tym kuszeniu diabeł odstąpił od Jezusa aż do czasu. I są jeszcze takie, znalazłem dwa miejsca, kiedy diabeł znowu kusił Jezusa. Pierwsze miejsce to jest takie bardzo ewidentne, kiedy Jezus wisiał na krzyżu. Co wtedy krzyczeli ludzie? Jeśli jesteś Synem Boga, zejdź z krzyża i wybaw siebie i nas. Ha, ha, ha. I się śmiali. Czy nie jest to podobne do kuszenia? Diabeł mówi, jeśli jesteś Synem Bożym, spraw, żeby ten kamień stał się chlebem. Jeśli jesteś, a może nie jesteś. Czy Jezus nie mógł tego zrobić? Mógł. Przecież, kiedy ludzie byli głodni, Jezus rozmnożył chleb. Jezus mógł to zrobić. Ale nie zrobił tego, bo wiedział, że nie będzie się kłaniał diabłu. Nie będzie wykonywał jego poleceń. Bo to Jezus jest Panem, a nie diabeł. Amen? Jezus powiedział, nie samym chlebem człowiek żyje. Zauważmy, podobna sytuacja wydarzyła się na pustyni, kiedy naród izraelski zaczął szemrać i mówili, po co my wyszliśmy z tego Egiptu? Przecież mieliśmy tam tak dobrze. Mieliśmy pod dostatkiem jedzenia, wszystko mieliśmy, a tutaj z głodu umieramy. Gdzie nas wyprowadziłeś, Mojżeszu? I Bóg przyszedł do Boga i mówi, Boże, co mam robić? Pamiętamy tę sytuację. Boże, co mam robić? Oni szemrają. Oni się buntują, że są głodni, że Ty ich nie zaopatrujesz. I Bóg zawsze jest dobry. Amen. Bóg zawsze, Bóg się nie gniewa, Bóg mógł powiedzieć, jak nie potrafią docenić tego, co ja im daję, no to nie giną z głodu. Bóg tak nie powiedział. Bóg powiedział, o poranku znajdziecie świeżą mannę. O poranku znajdziecie świeżą mannę. I zbierajcie i to jedzcie, ale nie odkładajcie na później, tylko codziennie zbierajcie świeżą mannę. I dlatego Jezus mówi, nie tylko samym chlebem człowiek żyje, lecz słowem, które pochodzi z Bożych ust. Amen. I od razu przełożę to na nasze życie chrześcijańskie.
To pierwsze pokuszenie. Jezus powiedział, diabeł powiedział, jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, aby zamienił się w chleb. Jezus powiedział, człowiekowi do życia potrzebny jest nie tylko chleb. Tak mam tutaj w tym przekładzie napisane. Człowiekowi do życia potrzebny jest nie tylko chleb. Dlatego też to, co dzisiaj też powiedziałem, że jest ta sfera fizyczna i duchowa. Wiemy o tym, że mamy się karmić, abyśmy mieli energię, abyśmy po prostu nie umarli z głodu. Potrzebny jest tam ten pokarm fizyczny. Ale Bóg mówi, Słowo Boże mówi, że jest coś więcej. Jest coś więcej, czym powinniśmy się karmić. Jego Słowem. Jego Słowem, które jest życiem. Amen. Słowo, które jest życiem. Czyli pierwsze kuszenie dotyczyło tożsamości Jezusa. Jeśli jesteś Synem Bożym. Popatrzmy teraz na to drugie. Potem diabeł wyprowadził go na górę, gdzie w ułamku sekundy pokazał mu wszystkie królestwa zamieszkałego świata. Zaproponował, tobie dam całą władzę i chwałę tych królestw, ponieważ mnie została przekazana i daję ją komu zechce. Jeśli więc pokłonisz się przede mną, wszystko będzie twoje. I co Jezus mu powiedział? Panu, twojemu Bogu, będziesz oddawał pokłon i tylko Jemu będziesz służył. I znowu podobna sytuacja się wydarzyła w Starym Testamencie. Kiedy Mojżesz był na górze, w obecności Bożej, w Bożej chwale, i jego powrót się przedłużał, Izraelici zniecierpliwieni pościągali swoje złoto i zrobili sobie cielca i zaczęli oddawać pokłon bożkowi, którego sami zrobili. To drugie kuszenie odnosi się do pierwszego przykazania. Nie będziesz oddawał pokłonu innemu Bogu niż tylko mnie, bo ja jestem Bogiem zazdrosnym, mówi Bóg. Bo tylko mnie należy się chwała, cześć i uwielbienie. I nasze czasy, zauważmy, co dzisiaj się dzieje. Zauważmy, w jakich czasach dzisiaj żyjemy, że dzisiaj ludzie utworzyli sobie swoje bożki, którym oddają cześć. Niedawno nawet słyszałem, że takie porównanie, że kto to jest bałwochwalca? Bałwochwalca to nie jest tylko ten, kto zrobi sobie jakąś figurkę i postawi ją i będzie się jemu kłaniał. Ale bałwochwalca to jest tylko ten, kto swoim sercem zwraca się do wszystkiego innego niż Bóg. Zauważmy, jak bardzo łatwo dzisiaj jest przylgnąć do czegoś, co jest dla nas dobre. I to nam odciąga, to nas odciąga od Bożej obecności. Dlatego Bóg mówi, Panu, twojemu Bogu będziesz oddawał pokłon i tylko Jemu będziesz służył. I nie można mówić w tym miejscu. I nie można mówić, ludzie dzisiaj tak mówią, ostatnio kolega mi też tak powiedział, słuchaj, przecież wszyscy się modlą do tego samego Boga.
Nie jest ważne, kto do jakiego kościoła chodzi, przecież i tak Bóg jest jeden. Ja pamiętam, kiedy właśnie byłem na szkole ewangelizacji z Rehader Bonke, poszliśmy na ewangelizację, na miasto. I spotkaliśmy młodego człowieka, się okazało, że był muzułmaninem. On mówił, że wierzy w Allaha. I zadaliśmy mu takie pytanie. Czy Twój Bóg oddał za Ciebie życie? Czy Twój Bóg oddał za Ciebie życie? Umarł na krzyżu za to, żebyś Ty żył. Taka jest różnica. Bóg, tak jak czytamy w Słowie Bożym, tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I trzecie kuszenie. Jezus został postawiony na szczycie świątyni i diabeł mu powiedział, skoro jesteś synem Boga. Zauważmy znowu, diabeł próbuje uderzać w tożsamość Jezusa. Skoro jesteś synem Boga, skocz w dół i zauważmy, że po raz pierwszy diabeł zaczyna cytować Słowo Boże. W tym trzecim kuszeniu diabeł powołuje się na samo Słowo. I diabeł mówi, przecież napisano. Przecież napisano, że on swym aniołom poleci cię strzec, będą cię nosić na rękach, byś czasem swojej stopy nie uraził o kamień. Tak mówi diabeł do Jezusa. Przecież napisano, jeżeli jesteś synem Boga, skocz. Uratują cię. I co odpowiedział Jezus? Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, twojego Boga. Nie będziesz wystawiał na próbę Twojego Boga. Słowo Boże mówi, że Jezus jest nowym Adamem. A dlaczego to mówię? A dlatego, że kiedy popatrzymy na ten fragment, który czytaliśmy, czas próby, z 4 rozdziału, że pomiędzy fragmentem chrztu Jezusa a kuszeniem Jezusa jest jeszcze fragment w Ewangelii Łukasza, który się nazywa Rodowód Jezusa Chrystusa. I tu jest napisane tak, w 23 wierszu, 3 rozdział. Gdy Jezus rozpoczynał działalność, miał około 30 lat. I choć uważano, że był synem Józefa, pochodził od Helego, Matata, Lewiego, Melchiego, Jonaja, Józefa, Matatiasza, Amosa i tak dalej. Są wszystkie imiona tych pokoleń wypisane i na końcu czytamy tak. Seta i w końcu od Adama, który pochodził od Boga. Zauważmy, ja po prostu aż mam teraz ciarki. Jak to wszystko jest w Słowie Bożym połączone. Jak te słowa nie zostały napisane wyrywkowo, że ten fragment umieścimy tu, a ten tu. Wszystko po prostu jest tak połączone. Słowo Boże jest tak spójne. I widzimy, że ten stary Adam też był kuszony. Adam i Ewa w Edenie. Nie zaufali Bogu, bo Bóg powiedział, możecie ze wszystkich owoców korzystać, ale tylko z tego jednego drzewa nie wolno wam, bo umrzecie.
zostali skuszeni przez tego samego diabła. I później przychodzi nowy Adam, Jezus, który też jest skuszony. I Jezus wie, jaka jest jego tożsamość. Wie o tym, że diabeł zrobi wszystko, żeby go wybić z toru, żeby tylko nie dokonał dzieła zbawienia. I jeszcze na krzyżu, kiedy Jezus umierał, diabeł próbował walczyć. Jeśli jesteś Synem Bożym, to co już dzisiaj powiedziałem, zejdź z krzyża. Powoli będę lądował, podchodzimy do lądowania. Ale chciałbym jeszcze powiedzieć taką jedną rzecz, łącząc to wszystko, że te historie ze Starego Testamentu, od starego Adama, który był kuszony w Edenie, poprzez nowego Adama Jezusa Chrystusa, który był kuszony w Jordanie. I nasza dzisiejsza historia, my jesteśmy też ciągle poddawani próbom. Siostro i bracie, czy wiesz o tym, że Bóg też dał ci zadanie? Wybrał cię. Słowo Boże mówi, zanim narodziliśmy się, zostałeś wybrany. Zostałeś wybrany i Bóg dla każdego z nas ma plan. To nie jest jakiś slogan, że a, słuchaj, dla ciebie mam plan, a dla ciebie jeszcze nie mam planu, ale może się zastanowię. A nie, Bóg tak nie działa. Bóg mówi, stworzyłem cię na swój obraz i podobieństwo. I mam dla ciebie plan Bożej miłości. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Diabeł nie lubi jednego. Nie lubi miłości. Bo miłość, Bóg mówi, jestem miłością. Bóg jest źródłem miłości. Bóg tego nie lubi. I to miłość. I Bóg z miłości nas stworzył, i Jezus z miłości nas zbawił, i Duch Święty z miłości mieszka w nas. A w liście do Rzymian, 8 rozdział, i no to muszę przeczytać, bo sobie zapisałem tylko pierwsze słowa. 8 rozdział, 14 wiersz. 8 rozdział, 14 wiersz, 7 do 17. Już przeczytamy. Możemy to wyświetlić też, czy już mamy? Czy jeszcze nie? Dobra, 8 rozdział, 14 wiersz. Czytamy tam tak. Bo wszyscy, których prowadzi Duch Boży, są dziećmi Boga. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by ponownie żyć w zastraszeniu, lecz ducha usynowienia, w którym wołamy Abba Ojcze. Ten właśnie Duch świadczy wraz z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Boga. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami Boga, a także współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy. Po to, by razem z Nim mieć również udział w chwale. To jest niesamowite. Zauważmy, Jezus w mocy Ducha został wyprowadzony na pustynię, aby być kuszony. A Słowo Boże mówi, nie otrzymaliście ducha niewoli,
by ponownie żyć w zastraszeniu. I jeżeli chodzimy w duchu, i tym chciałbym właśnie zakończyć, jeżeli chodzimy w duchu, to czas próby, który przechodzimy, bo każdy z nas jest poddawany różnym próbom. I to musi przyjść, i to musi się dokonać. Jeżeli jesteśmy w duchu, to nie żyjemy w zastraszeniu, nie żyjemy w lęku, bo gdzie Duch Boży, tam wolność. Amen. Dlatego, siostry i bracia, chciałbym nas zachęcić do tego, abyśmy, tak jak mówimy w modlitwie Ojcze Nasz, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Czy wiecie o tym, że właśnie papież zastanawiał się nad tym, żeby zmienić słowa tej modlitwy? Żeby było i nie wódź nas na pokuszenie, żeby zamienić na słowa i nie dozwól, abyśmy ulegli pokusie. To miało być tak zmienione. I tutaj teolodzy różnie się z tym, o jakiej pokusie chodzi, czy Bóg nas kusi i tak dalej. To nie będę w to wchodził, jest taki wykład, też mogę komuś to podesłać, żeby sobie to gdzieś tam posłuchał. Ale chodzi o to, żebyśmy żyli właśnie w jedności z Duchem, tak jak Jezus żył. I chcę, ja tak mam takie głębokie przeczucie, że po prostu każdy z nas i my jako Kościół tu w Świdnicy jeszcze przejdziemy niejedną próbę. Nie chcę nikogo z nas straszyć, ale po prostu przejdziemy próbę i będziemy z Jezusem wtedy, kiedy On będzie dla nas drogą, prawdą i życiem. Kiedy nie uchwycimy się niczego innego. Amen. Postańmy, siostry i bracia. Jeszcze chciałbym, żebyśmy zaśpiewali tę pieśń "Wywyższamy Cię". Aniołowie są wśród nas. Bóg mówi: nie bójcie się, nie lękajcie się, jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ale to może zaśpiewam już z gitarą, nie? Bo śpiewaliśmy "Wywyższamy Cię" i ten... I chciałbym, żebyśmy jeszcze popatrzyli na Piotra. Zanim zespół się przygotuje, jeszcze jest jedno kuszenie, teraz właśnie mi się przypomniało. Jeszcze jest jedno kuszenie, kiedy Jezus mówił, że będzie wydany na śmierć. Kiedy mówił, że idzie do Jerozolimy, gdzie będzie zdradzony, wydany na śmierć. Wtedy wiecie, co zrobił Piotr? Wtedy Piotr wziął Jezusa na stronę i mówi: słuchaj, no przesadziłeś chyba. Na ciebie to nie przyjdzie. Nie ma takiej opcji. Nie ma takiej możliwości, Jezu. Jak? I wiecie, co wtedy powiedział Jezus Piotrowi? Odejdź ode mnie, szatanie. Diabeł, szatan, to jest przeciwnik. Diabelos po grecku to znaczy przeciwnik. I dlatego Słowo Boże mówi: przemieniajcie się w umyśle swoim, aby nasze umysły były umysłami Chrystusowymi. Żebyśmy nie myśleli tak jak Piotr i żebyśmy nie usłyszeli tego: idź precz, szatanie. Ja się kiedyś zastanawiałem, jak Jezus mógł powiedzieć do Piotra: idź precz, szatanie, przecież to był Piotr. Ale jego myśli były diabelskie, czyli przeciwne do myśli Jezusa, bo taka miała być, taka była wola Boża. Jezus miał pójść do Jerozolimy i tam miał być wydany i ukrzyżowany, aby dokonało się dzieło zbawienia. I diabeł próbował wykorzystać Piotra do tego,
aby znowu odwieść, aby zwieść Jezusa i powiedzieć, słuchaj, nie, to chyba jest niedobry plan. To jest zły plan, żebyś tam szedł. Na Ciebie to nie spotka. Jezus mówi, idź precz, szatanie. Panie, ja tak modlę się za każdego z nas, aby nasze myśli, nasze umysły, nasze postępowanie było godne Ciebie, Panie, abyśmy chodzili drogami, abyśmy zawsze Twoimi drogami, abyśmy pomimo pokuszeń, pomimo różnych zasadzeń diabelskich, zawsze trwali przy Tobie i trzymali się Ciebie, Panie. Bo tylko Ty jesteś drogą, prawdą i życiem. Panie, tylko Ty jesteś drogą, prawdą i życiem. I nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przez Ciebie, Panie. Niech nasze myśli będą myślami Chrystusowymi. Niech nasze czyny będą czynami światłości. Niech nasze słowa będą słowami samego Boga, ze źródła Słowa Bożego. Niech nie wychodzi z Waszych ust wszystko, co jest niemiłe Bogu, mówi Słowo Boże. Ale to, co jest miłe, to, co jest przyjazne, to, co jest godne, to, co jest godne Bożej chwały. Tak, Panie, dziękuję Ci za to, że Ty jesteś zawsze z nami. Ty powiedziałeś, nie zostawię Was sierotami. Odchodzę, ale Bóg mówi, jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. A kiedy przyjdę powtórnie, zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Amen.